Nad przyjęciem oferty zastanawiałem się dość krótko, już od momentu, kiedy otrzymałem ofertę. Już podświadomie wiedziałem, że ją przyjmę. Też sobie zdaję sprawę, że na pewno będzie to duże wyzwanie dla mnie, ale czuję, że jestem na to gotowy. Chcę spróbować swoich sił w walce o jak najwyższe cele i według mnie, tak patrząc na przestrzeni lat, to zespół z Kędzierzyna jest idealnym miejscem, żeby tego spróbować. Świetnie zarządzany klub, bardzo dobra atmosfera na trybunach i też klub, który jakby pozwala każdemu zawodnikowi się rozwinąć, bo widać to po ostatnich latach, że każdy, kto tutaj przychodził, a przynajmniej zdecydowana większość, jakby po kilku latach wchodzi na ten wyższy poziom, więc myślę, że to był jeden z głównych powodów, dla którego zdecydowałem się podpisać kontrakt i jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że w przyszłym roku zagram w koszulce Zaksy. Tak, czuję, że jestem na to gotowy. Na pewno nie jest to najłatwiejsza ścieżka, ale też w ostatnich latach nauczyłem się, że to, co najłatwiejsze, to niekoniecznie w życiu to jest najlepsze. Więc sam czuję po sobie, że chcę podjąć to wyzwanie, chcę się sprawdzić i mam nadzieję, że podołam. Oczywiście takie porównania do Benatoniutiego będą, ale no mi nie pozostaje nic innego, jak tylko skupić się na tym, żeby się rozwijać, żeby dobrze grać, żeby ciężko pracować. Oczywiście jest to, myślę, postać historyczna już dla klubu z Kędzierzyna, ale ja nie będę się skupiał na tym, żeby jakoś się na nim wzorować, tylko idę swoją ścieżką i będę pracował, żeby grać jak najlepiej, jak najwięcej osiągnąć. Samo to, że nie gramy tylko w lidze, tylko mamy również szansę na tych europejskich rozgrywkach, to jest dodatkowa motywacja, dodatkowe pole do nauki, więc ja się bardzo cieszę, że na różnych frontach będziemy mogli się sprawdzić i mam nadzieję, że będziemy walczyć o najwyższe cele. Patrząc na inne kluby, to zdecydowanie każdy mocno się zbroi i nie będzie łatwo, ale w naszej lidze nigdy nie jest łatwo, więc no nam pozostaje tak naprawdę nie oglądać się na innych, skupić się na pracy i na tym, żebyśmy stworzyli jak najlepszą drużynę z dobrą atmosferą, a wyniki jakby przyjdą z czasem, jeśli będziemy dobrze pracować i skupiać się na zwycięstwach.